Ataki Pawła Tuchlina na kobiety czasowo ustały po napaści w Rytlu, gdyż od drugiej połowy stycznia rozpoczął on pracę przy kładzeniu instalacji elektrycznej w nowo wybudowanej oborze w Dąbrówce. Pracę tę prowadził przez cały luty aż do początku marca. W tym okresie od poniedziałku do piątku nocował na miejscu u swojego zleceniodawcy. Natomiast do góry wracał tylko na weekend. Na przełomie lutego i marca ze względu na postęp robót nie musiał być w Dąbrówce codziennie, więc do domu wracał częściej. Edmund K., który zlecił tę pracę Tuchlinowi, zeznawał później, że Tuchlin był zainteresowany odkupieniem od niego krowy. Mężczyzna jednak nie chciał jej sprzedać, ale zaproponował, że najlepiej kupić ją z okręgowej spółdzielni mleczarskiej na dość korzystnych warunkach. Tuchlin zaś nie był tym zainteresowany, gdyż w takim przypadku musiałby do spółdzielni odstawiać mleko. On jednak również i mleko chciał sobie zachować. Ponadto był też zainteresowany od dłuższego czasu nabyciem świń. O świniach tych opowiadał już jesienią Henrykowi K. ze Zblewa, któremu również zakładał instalację elektryczną. Paweł Tuchlin pracował tego dnia w Dąbrówce, wykonując instalację elektryczną. Po skończonej pracy postanowił nie nocować na miejscu, lecz wrócić tego dnia do domu. O godzinie 19 wsiadł do autobusu PKS i dojechał nim do Starogardu Gdańskiego. Będąc na dworcu PKP, zorientował się, że zostało mu sporo czasu do odjazdu pociągu, który miał przybyć na peron dopiero o północy. Mając zatem prawie 4 godziny wolnego czasu, poszedł na miasto. Pomimo, że jest w Starogardzie ta poczekalnia na dworcu, można sobie usiąść, nawet wypić herbatę czy zjeść kanapkę, bo jest ten bar dworcowy. Ja nie mogłem usiedzieć na miejscu, coś mnie tam kręciło. Poszedłem na miasto, znaczy się na spacer taki po mieście. Spacerując po mieście dotarł do osiedla Kopernika, gdzie na jednej z posesji zobaczył zaparkowanego żuka blaszaka. Momentalnie przez jego głowę przeleciała myśl, że po co czekać tyle czasu na pociąg, skoro można wrócić do domu tymże żukiem. Jak pomyślał, tak zrobił. Posiadanym przy sobie kluczykiem od Warszawy otworzył go, uruchomił i udał się w stronę góry. W trakcie jazdy uznał, że skoro ma już samochód bagażowy, to wykorzysta go jeszcze do zdobycia świń, które od dłuższego czasu chciał mieć u siebie w gospodarstwie. Skierował się więc w stronę Lubichowa, gdyż najprawdopodobniej, będąc któregoś razu na tamtejszym dworcu PKP, zobaczył, że po drugiej stronie znajdują się duże zabudowania gospodarskie z okazałą oborą. Noc z 28 lutego na 1 marca. Tuchlin po tym, jak ukradł żuka w Starogardzie Gdańskim, jedzie przez Lubichowo. Dojeżdża do skrzyżowania i już ma jechać w stronę Zblewa, ale skręca w lewo ulicę Dworcową. Jedzie ulicą Dworcową, mija dworzec i przejeżdża tutaj pod wiaduktem. Samochód parkuje gdzieś tutaj, gdzie mamy ten krzak Głogu. Mniej więcej. Wychodzi z samochodu i udaje się w stronę tamtych zabudowań. Tam jest chlewnia, on o tym wie i w tamtą stronę idzie. Pytanie podstawowe, skąd on w ogóle wiedział, że tu jest chlewnia, tu są świnie, albo przynajmniej jest wysoce prawdopodobne, że te świnie tutaj będą. Odpowiedź jedyna jest chyba taka, że no bo nikt tego nigdy nie weryfikował, tego pytania akurat mu nie zadawano, no bo w sumie po co tak? No, fakt jest taki, że świnie ukradł i zostały one znalezione u niego na posesji. Ale prawdopodobnie możemy przyjąć, że Tuchlin jeżdżąc z dworca, z przystanku tutaj w Lubichowie pociągami, musiał dostrzec, że naprzeciwko jest bardzo duża chlewnia. I skoro taki duży budynek stoi, no to niewykluczone, że w tym budynku są jakieś świnie. A świnie on chciał już od dłuższego czasu posiąść. Pytanie, czy chciał za nie zapłacić, czy chciał je ukraść, ale te świnie chciał mieć. I kiedy miał już tego żuka i znalazł się w Lubichowie, to stwierdził, że te świnie zdobędzie. Więc zostawił żuka tutaj, zaparkował go i
ruszył przed siebie w stronę chlewni. Tuchlin po dotarciu do obory obszedł ją i wszedł do środka, gdyż tam drzwi były tylko zamknięte na haczyk, a więc nie stanowiły dla niego żadnej przeszkody. Zobaczył w środku, że jest to, czego oczekiwał, czyli są świnie, a konkretnie cztery warchlaki, każdy po 40 kilo, więc postanowił, że je ukradnie. Wyszedł tymi drugimi drzwiami od lewej, wrócił się po żuka, przyjechał nim tutaj, zawrócił, otworzył skrzynię i po cichu wrócił się do obory, brał każdego z warchlaków na ręce i po kolei je wynosił, układał na skrzyni, wracał po kolejnego. Po tym jak zrobił cztery kursy, skrzynię zamknął, wsiadł do żuka i odjechał nim tamtędy do Lubichowa i w stronę góry. Do pracy pojechałem i wróciłem za godzinę i żona mówi, że świnie zwykli. Drzwi były otwarte i no nie było. I ślady wskazywały, nie, kiedy przyszedł i sam na żukiem tu cofnął i zabrał. Drzwi otwarte zostawił. No i potem było na policję zgłoszone. No to te tu drzwi. Wszedł od podwórka, od podwórza i otworzył i potem tu żukiem dojechał. I tu była ścianka. I tu była jedna zagroda dotąd. I tu była ta, tu te stędy on zabrał tu. Tu stędy tu. Były drzwiczki otwarte, słoma to nic tu nie była, wyszła i tymi drzwiami tu na wprost. Mając już świnie na pace żuka, Tuchlin pojechał przez Bożechowo w kierunku Zblewa, aby tam skręcić do góry. Po wyładowaniu czterech warchlaków wypił czaj i powiedział żonie, że nie ma sensu, aby szedł spać, więc pojedzie od razu do pracy. Twierdził, że musi w Dąbrówce wykopać rów pod kabel ziemny, a im szybciej się za to zabierze, tym szybciej będzie mieć to z głowy. I wtedy, gdy byłem w Lubichowie, już dojeżdżałem z tym samochodem do Lubichowa, przyszło mi jeszcze coś innego do głowy. Tam widoczne zabudowanie, nowa wielka obora. Poszedłem tej obory, widziałem, że są większe świnie, mniejsze, czyli są maciory tak zwane. A że nie miałem prawie w domu tego, mieliśmy zamiar z żoną kupić posiaki, więc ja wróciłem po ten samochód, podjechałem po tą oborę, wyniosłem stamtąd cztery sztuki tych prosiąt. Za jednym razem? Nie, kolejno. Kolejno cztery razy, bo to jednak nie jest martwa rzecz, on się i szarpie i tego nie, się nie weźmie nawet. I z tym pojechałem do domu. Także pojechałem z tym do domu, jadąc drogą przez Bożechowo do Zblewa i ze Zblewa do domu. Wyładowałem te świnie do zagrody, już w swoim, u siebie, do obory. Poszedłem do mieszkania, robiłem sobie herbatę jeszcze, taką silniejszą. Czaj. Tak zwany czaj, jak najbardziej. W międzyczasie się obudziła żona. Słyszała, że ktoś chodzi po kuchni, to obudziła się żona. Wstała, zobaczyć co się dzieje. No. Widziała, że to ja. No, mówi, skąd wracasz? No ja mówię, że przyjechałem właśnie z Dąbrówki, mówię, w rozliczeniu od tego gospodarza, gdzie robiłem, wziąłem prosiaki, cztery sztuki przywiozłem. I na pytanie żony, czy będę w domu, czy pójdę, czy
Ci położę się spać, że będę w domu, ci pojadę z powrotem. A powiem, ja nie, wypiję tylko tą herbatę, ten czaj, który miałem przygotowany. Zjem ewentualnie kawałek chleba i pojadę z powrotem, bo my mamy jeszcze troszkę roboty uzgodnione, bo tam mieliśmy takie cięższe, bo tam do przełożenia kawałek przewodu ziemnego. Mówię, tam mam uzgodnione już dwóch ludzi do pomocy, żeby pomogli, bo tak wykonywałem sam te roboty. No to żona po chwili, jako że tu zimno tak na nocnej koszuli, jak wstała, to mówię, to ja idę wtedy, położę się z powrotem. Jeszcze ja mówię, to ja dzisiaj mówię, przyjadę, mówię, zrobimy tę uzgodnioną pracę i przyjadę na wieczór do domu i tak. No ona się położyła. Ja wypiłem tą herbatę, tę kanapkę zjadłem do tego i pojechałem. No i udałem się w drogę powrotną tym żukiem. Wsiadł więc w żuka i ruszył w kierunku Starogardu Gdańskiego, tą samą trasą, którą przyjechał, to jest przez Lubichowo, aby nie korzystać z głównej szosy Czersk-Starogard Gdański, obawiając się patroli milicji. Jako że tego ranka nastąpił przymrozek, jechał bardzo wolno. Gdy po minięciu Lubichowa dotarł do miejscowości Zielona Góra, w oknie jednego z domów zobaczył zapalone światła i ubierającą się do pracy kobietę. Widok ten spowodował u niego wzrost podniecenia seksualnego, wobec czego postanowił poczekać, aż kobieta wyjdzie z domu, a następnie zaatakować ją przy użyciu posiadanego pojazdu. Domyślając się, że kobieta po wyjściu z domu uda się na pobliski przystanek autobusowy, zawrócił żukiem i ustawił się na poboczu drogi, czekając na nią. Gdy kobieta wyszła i skierowała się na przystanek, Tuchlin ruszył i uderzył ją lewą stroną pojazdu, co spowodowało odrzucenie kobiety na skarpę. Gdy kobieta wpadła do rowu, zawrócił na najbliższym skrzyżowaniu, zatrzymał się przy kobiecie, chwycił ją pod pachy i wciągnął ją przez boczne drzwi na skrzynię ładunkową. Następnie wrócił po torebkę, zabrał ją i po zajęciu miejsca za kierownicą ruszył przed siebie. 1 marzec 1983 roku. Około godziny 5 Paweł Tuchlin jedzie z Lubichowa w kierunku Zielonej Góry. W trakcie jazdy w jednym z domów po lewej stronie położonych spostrzega kobietę, która ubiera się i szykuje się do wyjścia. Po dostrzeżeniu kobiety w oknie Paweł Tuchlin jedzie około 100 metrów przed siebie, po czym zawraca pojazd i ustawia się w pobliżu domu, obserwując, kiedy ta kobieta dom opuści. Po około 15-20 minutach oczekiwania przed domem kobieta wychodzi. Wychodzi i kieruje się w stronę położonego tutaj za nami przystanku. Paweł Tuchlin natomiast czeka, aż zacznie iść, aby nie dokonać ataku bezpośrednio koło jej miejsca zamieszkania. Kobieta po około przejściu 200 metrów zbliża się do położonego za nami przystanka. Paweł Tuchlin za nią jedzie. W momencie, gdy zbliża się już do przystanka, Paweł Tuchlin, jadąc w kierunku Lubichowa, skręca nagle w lewo, potrąca ofiarę, ofiara wpada, następnie jedzie tutaj do skrzyżowania, zawraca na skrzyżowaniu, zatrzymuje się koło przystanka, ładuje ofiarę na swój pojazd i rusza nim przed siebie, aby znaleźć jakieś ustronne miejsce, gdzie mógłby ją wykorzystać. Ona jak wyszła, nie szła w moim kierunku, tylko w tamtym kierunku, bo przystanek znajdował się w tym miejscu. Lubichowa. W kierunku Lubichowa, nie, bo od strony Starogardu ja byłem. A tu nas z domu i szła w tym kierunku. I tak było, że ja uruchomiłem samochód, znaczy silnik samochodu, pojechałem za nią. Tylko tu jest teraz kwestia, bo ja wiem, że ona szła w kierunku Lubichowa. Ja potrąciłem ją tym samochodem. Jeszcze jechał, bo ją odrzuciło na skarpę przy szosie. Ja musiałem zawrócić. No tak należy to zrozumieć. Musiałem zawrócić. W tym czasie już minął mnie, przejechał autobus jakiś, który jechał w kierunku Lubichowa. Ja po zawróceniu tym żukiem zatrzymałem się w tym miejscu. Włożyłem ją, tą kobietę, do samochodu, a dzisiaj na
platformy na tył samochodu, udałem się w kierunku Starogardu. Paweł Tuchlin, jadąc Żukiem ze swoją ofiarą, która była umieszczona na skrzyni ładunkowej, na pace tego Żuka, usiłował z nią jechać jak najgłębiej w las, aby móc zaspokoić się z nią w miejscu takim odludnym, gdzie nie będzie świadków, gdzie nie będzie niebezpieczeństwa jego nakrycia. Z tego względu, że droga była cała pokryta śniegiem, Paweł Tuchlin jechał tutaj na wprost, po czym stwierdził, że prawdopodobnie nie da rady podjechać pod górkę, gdyż droga zaczęła się lekko wznosić, wobec czego skręcił w prawo w tą stronę. W tym miejscu samochód jednak zakopał się, a silnik zgasł, wobec czego Paweł Tuchlin wyszedł z samochodu, obszedł go dookoła i próbował ustalić, co jest przyczyną tego, że samochód nie chce dalej jechać. I zobaczył, że jedno koło jest bardziej zakopane, prawe koło jest bardziej zakopane niż pozostałe, wobec czego przyklęknął, wyciągnął młotek i tym młotkiem zaczął uderzać w śnieg będący pod kołem, żeby udrożnić powierzchnię styku koła z gruntem. I w tym momencie, kiedy on kopał tym młotkiem pod drogą, pod oponą, podeszła do niego kobieta, ranna Wiesława, która się obudziła i zapytała się, co ja tutaj robię, co się tutaj stało. I w tym momencie Paweł Tuchlin podniósł wzrok i chciał ją chwycić za nogę, tak żeby zedrzeć jej rajstopy. Ona się w tym momencie wyszarpnęła mu i zaczęła podążać w stronę głównej drogi przez las. I w tym momencie Paweł Tuchlin uderzył ją młotkiem, ona upadła, ułożył ją na plecach, zaczął energicznie ściągać rajstopy, ściągać majtki i w ten sposób ponad 15 minut zaspokajał się seksualnie przy niej. I w międzyczasie, w wyniku tychże czynności, ofierze odpiął się zegarek, który Paweł Tuchlin schował do kieszeni, a który potem dał swojej żonie z okazji Święta Kobiet 8 marca. No i jeszcze w trakcie dokonywania czynności z Wiesławą zadawał też jej uderzenia boczną powierzchnią młotka w okolice ciemieniowe, tak aby dodatkowo uniemożliwić jej i ogłuszyć ją, dodatkowo mieć pewność ogłuszenia. No i ofiara odniosła obrażenia, które jednak pozwoliły jej wstać i na własnych siłach dojść do domu. Natomiast Paweł Tuchlin po zaspokojeniu się wsiadł do Żuka, wycofał nim i pojechał na wprost. Paweł Tuchlin po tym, jak zaspokoił swoje potrzeby z Wiesławą, samochodem udał się na wprost, szukając miejsca, gdzie w tym lesie mógłby zawrócić i móc z powrotem dotrzeć do głównej drogi łączącej Lubichowo ze Starogardem Gdańskim. I w ten sposób jechał cały czas na wprost, aż dotarł mniej więcej do tego drzewa, które tam stoi, i następnie skręcił w prawo, chcąc zatoczyć taki półokręg, aby móc wyjechać z powrotem. Jednak ze względu na fakt, że było zbyt dużo śniegu na tej łące, zakopał się i do takiego stopnia, że nie był już w stanie wyjechać i samochód musiał porzucić i na piechotę oddalił się z miejsca zbrodni. Wiesława G. po napadzie wróciła z lasu o własnych siłach i weszła do jednej z posesji, gdzie powiedziała, że potrącił ją jakiś samochód Żuk lub Nysa, koloru żółtego albo zielonego. Mówiąc to, wymiotowała krwią i wkrótce zaczęła tracić przytomność. Mówiła też, że miała siatkę i torebkę, ale nie wie, co się stało. Natychmiast zostało powiadomione pogotowie oraz milicja. Po zabezpieczeniu miejsca zbrodni przez KMMO w Starogardzie Gdańskim, wkrótce przybyła z Gdańska grupa Skorpion, natychmiast rozwijając działania. Na leśnej drodze, około 400 metrów od skrzyżowania Lubichowo-Starogard Gdański, ujawniono na śniegu ślady krwi oraz zakopanego Żuka. W jego pobliżu ujawniono i zabezpieczono fotograficznie ślady męskich butów z protektorem. Niestety, nie nadawały się one do identyfikacji. Znaleziono również męski szalik i jeden włos ludzki, a także zabezpieczono ślady spermy na odzieży Wiesławy, które po przeprowadzeniu badań ujawniły obecność antygenów grupowych A, takich samych jak w przypadku zabójstwa Bożeny S. Wśród innych śladów na pace Żuka ujawniono substancję wyglądającą na świński kał,
Wobec tego powiązano to od razu z dokonaną tej samej nocy kradzieżą świń w Lubichowie. Stało się przez to jasnym, że sprawca kradzieży świń to właśnie poszukiwany seryjny zabójca. Jakby tego było mało, to na polu przed oborą, z której skradziono świnie, ujawniono na polu i zabezpieczono znakomitej jakości odcisk obuwia, noszący wyraźne ślady indywidualne. Był to zatem pierwszy tak mocny ślad ujawniony w całej historii tej sprawy. Zdobycie buta sprawcy pozwoliłoby teraz bezspornie powiązać go ze sprawą. Następnego dnia rano, gdy gospodarze tutejsi weszli do chlewa, stwierdzili, że nie ma świń, więc doszło do ich ewidentnej kradzieży. Zawiadomili milicję, milicja przyjechała i zaczęli milicjanci przeprowadzać tutaj oględziny miejsca kradzieży. Dość szybko ustalili, że od chlewni w stronę wiaduktu biegnie wydeptana przez pole ścieżka. Na tej ścieżce były odciśnięte wysokiej jakości ślady obuwia, które pozwalały na zabezpieczenie ich odlewem gipsowym, a potem jeżeli udałoby się zdobyć materiał porównawczy w postaci butów sprawcy, no to można byłoby ustalić, że to są te buty i one pozostawiły te ślady. Mam w rękach but Pawła Tuchlina, autentyczny but, którym on miał na stopach i którym to butem tutaj zostawił te ślady. I dzisiaj, korzystając z okazji, mija już prawie 39 lat od tego zdarzenia, zrobimy mały eksperyment i zobaczymy, czy pozostawiony odcisk tym butem na tej ziemi będzie pozwalał na zabezpieczenie go w takiej samej wysokiej jakości odlewem gipsowym i czy współczesna masa gipsowa jest równie skuteczna jak gips, który był wykorzystywany w 1983 roku. Więc cóż, do dzieła. No i mamy gotowy odlew gipsowy odcisku buta Pawła Tuchlina. Bardzo ładnie wyszedł. Teraz go oczywiście potem oczyścimy i zobaczymy w środku od strony wewnętrznej, jak się odcisk protektora odcisnął i czy jesteśmy w stanie dostrzec jakieś cechy indywidualne tej jego startej podeszwy. I oto mamy odlew gipsowy podeszwy buta Pawła Tuchlina sporządzony po 39 latach w tym samym miejscu w Lubichowie, tym samym butem, który Tuchlin wówczas miał na stopie. I widzimy, że bardzo dobrze ten odlew przeniósł cechy charakterystyczne tego buta. Ta podeszwa jest już dosyć mocno pościerana i widać, że Tuchlin tą podeszwę, ten but bardzo mocno eksploatował. W związku z czym protektor na podeszwie jest widoczny tylko fragmentarycznie. W przypadku obcasu widzimy, że wyłącznie jest on widoczny w środkowej części. W przypadku pozostałej powierzchni buta, no to mamy tylko i wyłącznie drobne fragmenty w części środkowej podeszwy i faktycznie one są odwzorowane. Natomiast tam, gdzie tej podeszwy już nie było, gdzie jest już starte, jest to wszystko niewidoczne. Tak samo tutaj mamy przy obcasie bardzo dokładnie odwzorowany fragment tej powierzchni, gdzie ten protektor jest widoczny, tam, gdzie go nie ma. Tak więc nasz mały eksperyment powiódł się jak najbardziej. Odcisk tej podeszwy sporządzony współczesnym gipsem w żaden sposób nie ustępuje odciskowi, który był oryginalnie sporządzony tutaj w 1983 roku.
Sposób, w jaki sprawca dokonał ataku na kobietę, wykazał, że musi on posiadać umiejętność prowadzenia pojazdów, a także ich kradzieży. Współpracujący z grupą Skorpion funkcjonariusze ze Starogardu Gdańskiego skojarzyli od razu, że podobny przypadek miał miejsce 26 listopada 1981 roku w Piesienicy. Tam również kobieta została potrącona i zadano jej ciosy w głowę przedmiotem tempokrawędzistym. W tym momencie stało się jasne, że ta sprawa wcale nie była rozbojem, jak to na pierwszy rzut oka wyglądało. No tam się zdarzyło trochę tych zdarzeń, bo to i żuk, i świnie, dotarliśmy tam, powiedzmy, na miejsce, widno było, na pewno widno, pojechaliśmy, powiedzmy, do przez las, jakiś tam lasek do tego miejsca, gdzie stał żuk. No i tam dobrze, że powiedzmy nie było za dużo gapiów w tym miejscu, to można było tam, powiedzmy, zabezpieczyć i ślady, i biologiczne. Co mnie, powiedzmy, nie tylko mnie, bo i doktora Pawłowskiego, który trzeba wspomnieć już tu o nim, że ogromną zasługę ma przy tej sprawie, bo na hasło, że powiedzmy kolejne jakieś zabójstwo, to udzielał nam wszelkiej pomocy, zresztą cały zakład medycyny sądowej. Dużo nieprzyjemności spotkało niestety posiadacza żuka, którego ukradł Paweł Tuchlin. Mężczyzna ten tego dnia był w trasie i wracając późno do Starogardu Gdańskiego, nie odstawił pojazdu do swojego zakładu pracy, chociaż miał taki obowiązek. W rozmowie z funkcjonariuszami milicji często zmieniał relacje, gdyż chciał ukryć fakt odpłatnego przewozu pasażerów, który był nielegalny. Ponadto na jego koszuli znaleziono brunatne ślady, podobne do zaschniętej krwi. Wątpliwość wzbudziła również jego relacja, że jego samochód został skradziony sprzed bloku. Nie stwierdzono bowiem żadnych śladów włamania, siłowego otwierania zamków czy uszkodzenia stacyjki bądź kabli od rozrusznika. Z tego względu postawiono mu zarzut dokonania napaści na Wiesławę G. i tymczasowo aresztowano, aczkolwiek było to spowodowane wyłącznie koniecznością zabezpieczenia prawidłowości i kolejności postępowania. Funkcjonariusze grupy Skorpion nie mieli w zasadzie żadnych wątpliwości, że to nie jest ten sprawca. Z tego względu czynności poszukiwawcze trwały dalej. No i był żuk, były świnki i zaczęło się, że tak powiem, takie wielokierunkowe działanie, poszukiwanie. Bo najpierw był podejrzany kierowca tego żuka, który trochę zaczął kręcić, bo i to z uwagi na to, że parę złotych chciał zarobić na delegacji, to kręcił. Nie do końca był od początku szczery, a więc tam został zatrzymany. Ze dwie noce spędził w areszcie. No ale jak gdyby tu już trochę się posunęliśmy do przodu, bo też ustalono, że sprawca potrafi jeździć samochodem, że no, świnki zostały ukradzione, a więc gdzieś te świnki muszą być, że przedmioty, które zostały zabrane, czyli zegarek, gdzieś tam, gdy zatrzymamy sprawcę, może być.
A więc takich, no nie powiem, że cieszyliśmy się, że już coś wreszcie mamy, ale bo jeszcze dalej nie mieliśmy, że tak powiem, śladów linii papilarnych, mimo że on jeździł tym żukiem, ale nie udało się zebrać śladów. Nie wiem dlaczego. Przecież jeździł i otwierał i zamykał. No, tego nie było, bo łatwiej by było pewnie ustalić, ale jakieś tam już wskazówki pojawiły się więcej niż powiedzmy do tej pory mieliśmy. Atak Pawła Tuchlina na Wiesławę spowodował u niej obrażenia w postaci rany tłuczonej w okolicach prawego guza ciemieniowego, pionowe uszkodzenie skóry o długości 6 cm i poszarpanych brzegach broczących krwią. Na guzie czołowym znajdował się obrzęk i zakrwawienie z podbiegnięciem okularowym. Skradziony Wiesławie zegarek Paweł Tuchlin podarował swojej żonie na Święto Kobiet 8 marca. Ponadto wobec wejścia w posiadanie 4 sztuk świń zaczął rozglądać się za melasą, którą chciał je karmić, aby szybciej rosły i były grubsze. Wobec tego na samym początku marca włamał się do zakładu rolnego w Górze, skąd ukradł melasę, tankując ją do baniek. Jeżeli chodzi o Lubichowo, to zdarzenie wydawało się w pewnym sensie nawet dosyć abstrakcyjne, nietypowe, niespotykane. Skorpion kradnie pojazd, którym potrąca osobę i następnie tą osobę pakuje do kabiny, odjeżdża w miejsce dla niego ustronne, osoba ocuca się, dostaje kolejne razy uderzenia, skorpion wykorzystuje ją seksualnie, porzuca w miejscu i odjeżdża. Wydawałoby się, że nietypowe zdarzenie, bo samochodem potrącenie, zaatakowanie, ale żeby jeszcze było tragiczniej, w pewnym sensie może i zabawnie, to było to, że ten cały nasz sprawca dokonał wcześniej zaboru świniaków. Pamiętam, miałem takie rozważania moralne, czy nie należało wówczas pokusić się o podanie do prasy wiadomości, że dzisiaj w nocy u gospodarza, w miejscu, gdzie pojawiły się 4 młode świniaki, to ta osoba jest zabójcą kobiet. Ale było duże ryzyko. Po pierwsze, był to okres, jaki był, nie wszystko można było podać do prasy, a po drugie, takie podanie do prasy rodziło niebezpieczeństwo, że sprawca zorientuje się i pozaciera ślady. Pozbędzie się świniaków, pozbędzie się ewentualnych fantów, które mógł gdzieś przechowywać ukrytej skrytce w mieszkaniu czy gdziekolwiek. Ale była taka kwestia, było to rozważane również i na posiedzeniu członków grupy, czy to nie jest ten moment, żeby zaatakować tak szeroko, żeby nie włączyć czynnika społecznego. Uznano, że jeszcze troszkę pracujemy nad wersjami. Jeżeli nasze najbliższe wersje nie posuną sprawy do przodu, no to trzeba będzie, no niestety, pójść w kierunku otwartości do społeczeństwa, uprzedzić, że mamy do czynienia z wampirem na terenie województwa. Na ten moment trzon grupy Skorpion pracował, badając wszystkie opracowane wersje ogólne, kierunkowe, rozliczając wytypowanych sprawców i badając wszystkie sygnały napływające od okolicznych mieszkańców. Natomiast od 3 marca rozpoczęto na szeroką skalę niejawne poszukiwanie osoby, która w ostatnim czasie wzbogaciła się o 4 świnie. Było bowiem jasnym, że ich posiadacz jest sprawcą napaści na kobiety. Nie mogło to jednak zostać ujawnione wprost, gdyż obawiano się, że skorpion świń po prostu się pozbędzie. Zadanie to koordynował i nadzorował osobiście kapitan Huchmała, który wraz z funkcjonariuszami lokalnych posterunków MO prowadził działania na terenie całej gminy, odwiedzając wytypowane gospodarstwa rolne. Niestety, skorpion atakuje znowu już kilka dni później.